Witamy serdecznie. 15. kolejka Futsal Ekstraklasy Red Dragons Pniewy kontra Gatta Active z Duńska Wola. Tabela, spójrzmy na tabelę, bo to jest bardzo ważne w sytuacji Red Dragons Pniewy. Za Smokami dwa zespoły: Gwiazda Ruda Śląska i Red Devils Chojnice. Adriana Skrzypka i pierwszej bramce Georgiego Siligaby. Pierwszy gwizdek w tym spotkaniu Jakuba Orlińskiego i przy piłce Gatta. Teraz pierwszy strzał w tym spotkaniu autorstwa Piotra Błaszczyka. Przy piłce Pniewy Hoły. Hoły, ten zawodnik jest zagrożony żółtą kartką w tym spotkaniu, ale oddał dobry strzał po dobrej indywidualnej akcji. Pierwsza taka okazja, która została nagrodzona brawami przez pniewskich kibiców. Zobaczymy, czy będziemy takie oglądać w tym spotkaniu. Dłuższe zagranie, teraz Błaszczyk zdemolował. I co? I mamy, czyżby rzut karny? Czy jednak miało to miejsce przed linią pola karnego? I Maciej Szymczak czy Łukasz Błaszczyk? Błaszczyk obronił jedną jedenastkę. Szymczak! Ale bez szans był Błaszczyk i goście prowadzą 1-0. No to jest teraz dla nich idealna sytuacja. Oni będą stali w swojej strefie, czekali na to, co zrobią gospodarze, a ci muszą odrabiać wynik. I teraz piękna bramka! Ależ to pokazał! 1-1. Adam Bachoński, co za okazja i co za gol! Świetne uderzenie, nie minęła nawet minuta i już mamy wyrównanie w Pniewach. Ale stracił Gruzin i teraz 3-2. Szymczak do Santos, Błaszczyk, Szymczak. Ich zwycięsko wychodzą Pniewy z tej sytuacji, co? Żółta kartka dla Szymczaka. Dobra decyzja sędziego. Pniewy remisują 1-1 z Gattą z Duńską Wolą. Mox Słoneczny Stok przegrywa z Toruniem 1-0. A Czumburidze, Czumburidze groźnie, nie może stracić. Oj, bardzo brzydki faul teraz na kapitanie dzisiaj zespołu Piotrze Błaszczyku. I to jest zasłużona żółta kartka dla numeru 11 w zespole gości, czyli Igora Sobalczyka. Przypomnę, że nie ma najlepszego strzelca zespołu, Mateusz Kostecki, który ma problem z mięśniem czworogłowym. 16 bramek Kosteckiego w tym sezonie i teraz groźna akcja. Do Santos rusza z Dregierem. Do Santos, ale dobrze, że nie podał Dregierowi, bo mogło być groźniej. I teraz ruszamy w drugą stronę. Czumburidze, czy poczeka za Baklanowem? Baklanow na lewą nogę, Baklanow! I dlatego nie widzimy najlepszego strzelca drużyny z Pniew na boisku. Szymczak szuka tam Marciniaka, widać, że... Oj, teraz Błaszczyk! Fatalnie! Fatalnie zainterweniował bramkarz gospodarzy. No szkoda, szkoda, bo można powiedzieć, drugą bramkę oferuje Błaszczyk. Pierwsza to rzut karny, który sprokurował, ale przypomnę, no to była kontrowersyjna decyzja sędziego. Teraz strata po przejęciu i niestety ta taktyka Gatty Active z Duńskiej Woli, czyli posyłanie tych długich piłek gdzieś w pole karne, gospodarze, na razie przynosi efekt. Prowadzi. Może niech zawodnicy teraz, Błaszczyk, ale świetna interwencja. Pierwsza w tym spotkaniu Miłosińskiego z Szymczakiem. No, Pniewy zamknięte teraz na własnej połowie. Marciniak, Szymczak. Nie pogubili się goście. Jest okazja. Dudek. Dudek, Karacow. Karacow, pusta bramka. Błaszczyk, Błaszczyk ma miejsce. Błaszczyk. Jest Siligawa. Jest Baklanow, stupek. Siligawa. I nic z tej akcji nie wyjdzie. Baklanow. Teraz Czumburidze ruletą w środku. Czumburidze położył jednego z zawodników. Czumburidze! 2-2! Ależ piękna akcja dzisiaj. Piękne bramki strzela drużyna z Pniew. Najpierw Bachoński, teraz Czumburidze. I jeszcze przed końcem pierwszej połowy mamy wyrównanie na tablicy wyników. Bardzo dobra informacja dla podopiecznych Łukasza Freitaga. I to jest pierwsza bramka Czumburidze.
po świetnej indywidualnej akcji. Świetnie wita się ten zawodnik z Gruzji z kniepską publicznością. To będzie koniec pierwszej części gry. Także oglądamy dobre spotkanie w Kniewach. 2-2 po pierwszej połowie. Bramki Adam Bachoński. Skrzypek chciał założyć siatkę Dos Santosowi, ale poradził sobie Dos Santos do spółki. Skuczur i teraz, ależ było blisko, na szczęście zadrżał mi głos, bo taki lekki strzał Dos Santos, ale mógł znaleźć drogę do bramki. Czumburidze tam sygnalizował zagranie ręką bodajże, ale Karacow dobrze wypuszcza jednego z zapastników. Karacow! I 3-2, akcja po kontrataku i niestety, ale goście wychodzą na prowadzenie w 6 minucie spotkania. 3-2 na tablicy wyników. No szkoda, bo druga połowa była wyrównana i raczej nie zapowiadało się to na jakąś groźną akcję. Czumburidze. Błaszczyk, no na pewno widać ten brak Kosteckiego, ale teraz świetnie Sinigawa popisuje się asystą i Bachlanow także strzela swoją pierwszą bramkę dzisiaj w Kniewach, także mamy debiuty w Kniewach i pierwsze bramki nowych zawodników. Czumburidze z Błaszczykiem i ten musiał wyjaśnić sytuację. Ręka, ale puszcza grę. Jest Bachoński i dobrze radzi sobie Adam Miłosiński. Skrzypek, ale ma plecy, mu rosną. Skrzypek fatalnie i rusza Marciniak. Ma naprzeciwko siebie Kubiaka. No i nie pozostaje nic powiedzieć, tylko pochwalić Michała Marciniaka, to jego 15. bramka w tym sezonie w futsal Ekstraklasie i trzeba przyznać, że zrobił to świetnie. No zła informacja dla Pniew. Do końca meczu jeszcze 6 minut 26 sekund. 4-3, 3 minuty 37 sekund do końca. Sinigawa teraz sprawdził czujność Adama Miłosińskiego. Błaszczyk, Sinigawa, Bachoński, Sinigawa, ale było blisko teraz. Poprzeczka będzie, rzut rożny, tak jest. Skrzypek już ma piłkę w narożniku boiska. Bachlanow, Czumburidze, Sinigawa! 4-4, opłaciło się ryzyko i to jest druga bramka. Gruzina w barwach Red Dragons Kniewy. Ależ celny gol! 2-2, 4-4, 2 minuty do końca! Szymczak, strzelec pierwszej bramki, Szymczak! Dobrze Błaszczyk, bo tam atakował Marciniak, jeszcze Dregier! Ale unosi ręce w geście triumfu, bo zatrzymał tą piłkę lecącą do bramki Bachoński. Teraz jeszcze Marciniak szukał. Błaszczyk, 13 sekund do końca spotkania. Nie będzie już stałego fragmentu gry. Mecz w ramach 15. kolejki futsal Ekstraklasy kończy się wynikiem 4-4. Red Dragons Kniewy, Gatta, Aktiv, Duńska Wola.